Cześć wszystkim. Dostałem ostatnio wiele zapytań o tym, jak do tego urządzenia EnSolarixa podłączyć przekaźniki wyjściowe. Jak je się podłącza, do których portów, według jakiego schematu, czy coś jeszcze, jakieś napięcia trzeba podłączać. Zapraszam na materiał. Na wstępie tylko powiem, co to jest za urządzenie. To jest urządzenie, które podłączamy sobie do naszej instalacji. Możemy go podłączyć do naszego falownika i do BMS-a. I on będzie nam zapisywał wszystkie informacje, zbierał wszystkie informacje z inwertera i z BMS-a i wysyłał nam te informacje przez Wi-Fi na telefon czy aplikację, na PC-ta, czy gdzie tam jesteśmy. Także możemy wszystkie sobie cele śledzić, jak to wygląda napięciowo, czy wszystkie są sprawne, czy z którymiś, czy coś się nie dzieje niedobrego. Także zobaczcie, jak na przykład tutaj mam, tutaj jest wersja czwarta założona, a tutaj mam wersję piątą. Piątka tam jest podłączona, tam jest BMS JK. On pilnuje tego magazynu tutaj energii, to jest jeden. A ten pakiet, łącznie z tymi bateryjkami, jest połączony jako drugi taki magazyn. One są spięte równolegle. Tego magazynu pilnuje ten zaś BMS, to jest QCC i jak widać są obydwa wyposażone w aktywne balansery Helteca, tu jest jeden, a drugi sobie tak tu leży spokojnie i odpoczywa. No i one są spięte równolegle, jak widzicie, i tutaj przez ten rozłącznik idzie do falownika. Także generalnie to urządzenie służy do tego i ono jeszcze jest wyposażone w takie wyjścia, pod które możemy sobie podłączyć różne przekaźniki, które nam będą wyłączać poszczególne urządzenia w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Czyli na przykład możemy sobie przekierować naszą nadprodukcję, energię z nadprodukcji na jakieś grzałki, urządzenia jakieś tam podłączone gdzieś do naszej instalacji, albo ono też pilnuje, też ma wejścia na 3 czujniki temperatury i pilnuje, czy któryś z czujników temperatury nie wykrył jakiejś zbyt wysokiej temperatury i wtedy on na przykład może nam odłączyć którąś część z naszej instalacji, czyli na przykład cały falownik albo magazyn energii tylko. Także w ten sposób możemy to skonfigurować. Szczegóły, jakbyście chcieli, to jak to działa, i to są we wcześniejszych filmikach, jest dużo materiałów na ten temat. Także można się zapoznać. Zachęcam. Także jest wiele materiałów poświęconych właśnie temu tematowi. Także co, jakie urządzenia można podłączyć do tego, jakie falowniki, jakie BMS-y, jak to skonfigurować, czy to będzie działało z waszym, czy nie. To wszystko jest w materiałach wcześniejszych. Dodatkowo to urządzenie jeszcze można podłączyć. Ono ma tutaj taki port i do tego portu możemy podłączyć przez protokół Modbus taki licznik zewnętrzny. Zwykły licznik dwukierunkowy i on będzie na tej podstawie wiedział, czy my wysyłamy energię do sieci, ile wysyłamy, czyli jaką mamy nadprodukcję, i na tej podstawie też można załączać i wyłączać różne urządzenia, czyli znać naszą nadprodukcję na tej podstawie. Czyli to nie jest tylko do falowników off-gridowych, tylko do każdego jednego falownika, jaki tylko byście mieli. Jeżeli też macie na przykład problemy z wyłączającą się instalacją fotowoltaiczną, bo macie problemy z tym magicznym 253 V, no to tak samo, to urządzenie potrafi, ono mierzy, czy to przez licznik ten zewnętrzny energii, czy z falownika zna te informacje i potrafi też aktywować, z której z tych wyjść. To urządzenie ma tych wyjść 8, a nawet 9 i można w ten sposób sobie załączyć grzałeczkę, czy co, jakieś inne urządzenie. A jak to podłączyć, to powiem właśnie za chwilkę. Tak więc zobaczcie, tutaj na stronie produktu, gdzie można ten produkt dostać, zobaczcie, na stronie logistim.pl, tam link dam pod spodem w opisie, jak nie zapomnę, jest zakładka załączniki i tutaj jest taka instrukcja obsługi i tu możecie sobie zobaczyć ten dokument i tutaj jest rozrysowany, jak to podłączyć.
I zobaczcie, do tego wyjścia na tym urządzeniu, zobaczcie, mamy tak, wyjścia przekaźnikowe od 1 do R6. Te dwa wyjścia są do przyszłej integracji z Home Assistant. To wyjście 0.1.0 to jest wyjście od 0 do 10 V. I tutaj nam się możemy to wyjście aktywować, żeby podłączyć na przykład jakiś falownik do płynnej regulacji grzałką czy tam jakimś silnikiem, zależnie od tego, jaki mamy stopień nadprodukcji. A skąd będziemy wiedzieli, jaki jest stopień nadprodukcji? To tak jak mówiłem, albo z zewnętrznego tego licznika, który jest podłączony przez Modbus, tutaj między te dwa porty, piny A i B, albo z falownika naszego. Zależnie tylko, czy ten nasz falownik współpracuje z tym urządzeniem, czy nie. Także zobaczcie. Schemat wygląda w ten sposób. To jest wyjście, które jest na dole na przednim panelu. Także tu jest, widzicie, takie wyjście z otwartym kolektorem i je należy podłączyć tak jakby w pętli z zasilaniem. Zobaczcie, tutaj podłączacie na przykład 12 V sobie, przekaźnik SSR. On jest taki przekaźnik. On jest sterowany od 3 do 32 V na wejście mu podajecie. I tu podłączacie minus, plus do tego drugiego pinu. Z tego pinu po lewej stronie wychodzi na przekaźnik i to tak jakby ta pętla nam włączy ten przekaźnik. A na wyjście tego przekaźnika po prostu podłączamy w pętli sieć, grzałkę i przekaźnik. Także to jest sposób podłączenia naszego przekaźnika do wyjścia aktywnego balansera. To wyjście aktywnego balansera może nam sterować, bo tam jest taka funkcja w tym urządzeniu. Zobaczcie, ja się zaloguję, pokażę Wam. Tutaj pokażę Wam, jak wyglądają w ogóle te dane. Te dane wyglądają w ten sposób. Tu są dane z BMS-a, a tu są dane z falownika. I zobaczcie, ta funkcja, ona jest w zakładce opcja. Wyłącz aktywny balanser poniżej, jeżeli tutaj ustawimy na przykład 99%, to jeżeli nasz balanser pokaże nam tutaj, ja mam teraz 12%, ale jeżeli on skoczy z 99% na 100, to wtedy aktywuje nam to wyjście. Oto, active balance. I wtedy włączy nam się ten przekaźnik, czyli będzie grzałka włączona tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nasz magazyn energii jest pełny. Więc nie musimy mieć falownika podłączonego do sieci, wysyłać do sieci, żeby znać tą naszą nadprodukcję, tylko on po prostu na tyle obciąży nasz system, żeby zasilić tą grzałkę. A jeżeli tej energii mu braknie, to pociągnie tą energię z akumulatorów, ale nie pociągnie jej więcej niż do wartości 99% naładowania. Jeżeli spadnie ta energia do 99% z powrotem procent, no bo słońca będzie w tym momencie na tyle mało, że nie utrzyma nam tej naszej grzałki z samych paneli, to pociągnie resztę z akumulatorów. I jeżeli słońca będzie na tyle mało, że rozładuje te akumulatory na 99% do 99%, czyli o 1% tylko, to wyłączy nam tą grzałkę. Także tylko i wyłącznie ona będzie grzana, włączona, jak mamy na tyle nadmiaru energii, że magazyn jest pełny i mamy na tyle słońca z paneli, że nam nie rozładuje tego akumulatora poniżej tam 99%. Także oczywiście możecie sobie ustawić tu inną wartość, nie? Na przykład 80% czy coś takiego. To jest pierwsza opcja, jak możemy to by to podłączyć. I to jest chyba najbardziej wygodna, jeżeli ktoś nie ma instalacji podłączonej do sieci i nie wysyła energii do sieci, no bo jak się nie wysyła do sieci, no to jest nam nieznana, jaka jest nadprodukcja, no bo falownik nam nie pociągnie tej energii z paneli, jeżeli nie obciążymy go wystarczająco mocno. Także w ten sposób można rozwiązać ten problem. Druga sprawa to jest, tu jest takie wyjście oznaczone. Zobaczcie, tutaj mamy takie wyjścia. Jest wyjście przekaźnik 1, 2, 3, 4. Piąty przekaźnik jest sterowany w zależności od tego, jakie mamy akurat temperatury w tym momencie na danych czujnikach.
Tutaj możemy też sterować sobie, jeżeli cena energii spadnie poniżej jakiejś wartości i jeżeli napięcie w sieci wzrośnie nam do niebezpiecznego napięcia, poziomu, czyli na przykład w tym przypadku, jak sobie ustawimy na przykład 253 V, jeżeli nam przekroczy, to włączy nam przekaźnik numer 6. Przekaźnik numer 6 to jest tu oznaczony jako R6 i podłączamy na przykład, jeżeli chcemy podłączyć sobie przekaźnik R6, to podłączamy go w ten sposób, że tutaj podłączamy plus do, tak jak to wyjście, plus wychodzi z R6, a minus podłączamy do naszego wyjścia oznaczonego którąś z mas. Tu są dwie masy, GND i GND. I to jest prosta sprawa. A grzałkę na wyjściu z przekaźnika, no to podłączamy do tego w tym układzie tak samo jak i w tym. Tylko, że tu ona po prostu nie jest narysowana. Także w ten sposób możemy podłączyć sobie przekaźniczki do SSR, do tego naszego urządzenia SolarX. SSR to tak tylko dodam, że to są takie przekaźniki elektronicznie sterowane. One nie mają styków mechanicznych, tylko różnią się tym, że tam są układy elektroniczne, które przełączają to bez jakichś tam elementów mechanicznych, czyli triaki lub tyryzystory. Dobra. No i tutaj mamy pokazane, do jakiego licznika możemy to podłączyć. Z tego licznika, tutaj jak się tą klapkę otworzy, to wychodzą dwa wyjścia A i B. I te wyjścia A i B podłączamy na naszym urządzeniu, tutaj pod te wyjścia A i B. I te dwa kabelki wystarczą, żeby wiedzieć, czy z naszej instalacji wychodzi jakiś prąd, ile prądu wychodzi do sieci, czy mamy jakąś nadprodukcję, czy nie, i na przykład możemy ją sobie wtedy skonsumować. Na tej podstawie możemy sobie, widzicie, tutaj jest nadprodukcja, minus 387 W, no bo minus to jest w tym momencie ja pobieram z sieci. Widzicie, minus 300 W, plus do tego on jeszcze dodaje w granicach 80 W, pobiera sam falownik, zależnie jeszcze przy jakim jego obciążeniu. Akurat ten mój model pobiera w granicach 80. Także w ten sposób możecie sobie to połączyć. Jeżeli macie falownik on-gridowy, albo jak macie jakiś falownik taki, który nie współpracuje z tym urządzeniem, to wystarczy, że taki licznik sobie podłączycie w instalacji swojej, na wejściu waszej instalacji, i to urządzenie już będzie znało napięcie, jakie macie w sieci, i w którą stronę płynie prąd, i o jakiej wartości. I na tej podstawie możecie sobie tu przekierować tą energię. A dla tych, którzy pytali, jak to podłączyć, no to tutaj możecie się posiłkować tym schematem. To wyjście SSR to jest wyjście, które tam na tym urządzeniu jest oznaczone właśnie na dole jako SSR. Ono się tak nazywa. Widzicie, tu jest, ono jest przeznaczone do nadprodukcji, tylko to wyjście SSR. Ale dokładnie tak samo wyglądają te wyjścia od R1 do R6. Czyli jako SSR plus, to moglibyśmy tu napisać R1. A zamiast SSR minus, to jest ta masa. I w ten sposób podłączacie sobie do przekaźnika i to Wam powinno w ten sposób funkcjonować. Także jakbyście mieli jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Coś podpowiem, jak będę wiedział. Jak nie, to nie podpowiem. Także jak się podobało, dajcie łapę w górę, może jakąś subskrypcję, i słyszymy się w następnym materiale. Na razie, dzięki, cześć.